Celujesz 34 czyste konta, wiadomo. Czy to możliwe? Możliwe, wszystko jest możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych. Za z numerem 1 to duże wyzwanie dla ciebie, nie przeraża cię to? To oczywiście, że mnie nie przeraża, bo to było zawsze moje najskrytsze marzenie. Pierwszy krok jakby w ten większy futbol. Zawsze chciałem zastąpić wielkiego bramkarza, wejść jakby w jego bluzę i dokonać tego samego i teraz jakby mam do tego idealną okazję. Widzę, debiutowałeś przed rokiem, też w pierwszej kolejce z Wisłą Płock, jak dobrze pamiętam. Jakieś wtedy wskazówki od Artura Borca dostałeś? Szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, ale on raczej nie jest typem osoby, która podpowiada aż tak, ale zawsze jak coś ma do powiedzenia, to powie. A jakieś słowo zapamiętałeś? Bo Artur to czasem rzuci jednym słowem i cała szatnia staje na baczność. Czy to w tym przypadku było coś? Nie, akurat wtedy nie było czegoś. Pytania o niego cię w ogóle męczą, bo pewnie nawet dzisiaj trochę tych pytań dostaniesz. O Artura? Tak. No, czy męczą, a zależy pod jakim kątem, no bo śmiało. A Artur taki twój bramkarski wzór? Tak, no on był jakby moim idolem od małego. Jeszcze to, że grał w Legii, potem przeniósł się do Anglii. Zawsze gdzieś tam ja ligę angielską uwielbiałem, te klimaty brytyjskie, powiedzmy te angielskie, szkockie, więc fajnie było na to popatrzeć, teraz fajnie by było też tego dokonać. Boruca jest w Tobiaszu. No, jak nie 100%, to zrobię tak, żeby było 100%. Ale mówię tutaj o tej też otoczce takiej, wiesz jaki Artur jest, prawda? Te piłkarskie umiejętności, jakbyś je ocenił? Nie no, to na najwyższym poziomie, no jakby nie był na najwyższym poziomie, to by nie grał w najlepszej lidze świata. Więc jakby tutaj umiejętności nie mamy wątpliwości żadnych. Pokazywał wiele razy, czy to w meczach klubowych, czy w meczach reprezentacyjnych, że jest jednym z najlepszych. Powiedz mi Kasper, skąd się bierze u ciebie taki spokój? Jesteś młodym człowiekiem, ale naprawdę ta energia, widzę, u ciebie jest rozkładana bardzo spokojnie, a chyba, że jesteś zmęczony po treningu. Nie, znaczy zmęczony, no nie jestem aż tak. Byłem wiele razy bardziej zmęczony, a spokojny nie, taki po prostu jestem. No nie potrafię się czymś stresować. No tak mnie stworzyła natura, no co ja mogę powiedzieć. Właśnie tata bardziej pewnie stresuje teraz tym sezonem niż ty, co? No już wyłysiał aż, więc na pewno. Wyłysiał z wynikami z tamtego sezonu, tak? Śmieje się, on od zawsze łysy, więc tak, tutaj pozdrawiam tatę z tego miejsca. Się śmieję, oczywiście trzeba trochę pożartować, nie? Jakiego sezonu spodziewasz się? No bo poprzedni wiadomo jaki był, tak? 10. miejsce, wielkie rozczarowanie, brak awansu do europejskich pucharów. Jestem skromnym człowiekiem, ale zarazem pewnym siebie, ale idzie to razem z pokorą w parze, więc powiem tutaj, że oczekuję tylko i wyłącznie mistrzostwa, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że taka jest moja wola walki i chcę po prostu tego dokonać, i płynie we mnie jeszcze ta legijna krew, która jakby chce to wszystkim udowodnić. No ja dopytam, co prawda nie Artur Borus, ale Rafał Gikiewicz sobie kiedyś powiesił na lodówce napis 10, że 10 czystych kont, że jakiś cel będzie tego typu. No jakby dla bramkarza wiadomo, zawsze gdzieś tam czyste kąta w dużej mierze się gdzieś tam zawsze w to celuje, ale no, w piłce nożnej chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, więc czy wygramy 1-0 czy 2-1, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo najważniejsze jest to, żebyśmy wygrywali. A inicjatywa bramkarza Zagłębia Bieszczada spodobała ci się, bo zalajkowałeś ją nawet na... No, spodobała mi się na tyle, że 30 minut później zdążyłem do niej dołączyć, więc tak, pod tym kątem to celujesz 34 czyste konta, wiadomo. Czy to możliwe? Możliwe, wszystko jest możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych.